Jeśli w te święta planujecie kupić prezent osobie, która na przykład jest wege, jest na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, dba o środowisko, dba o dobrostan zwierząt, nie są jej totalnie obojętne losy tej planety, stara się, żeby zakupy były etyczne i ekologiczne, to jest film idealny dla Was, ponieważ ja wpadłam na pomysł, żeby pokazać Wam prezenty, które będą odpowiednie dla takich osób. Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale. To Karolina z bloga Savory or Sweet, tak jak zawsze. Święta zbliżają się ogromnymi krokami i niektórych z nas już dopada gorączka prezentowa. Wiadomo, w święta każdy chce sprawić swoim bliskim świetne prezenty, które zostaną zapamiętane na dłużej. Jeśli chcecie kupić prezent komuś, kto jest na przykład weganinem, wegetarianinem lub komuś, kto dba o środowisko, jeśli osobie, której chcecie sprawić prezent świąteczny, no nie są obojętne losy tej planety, zwierząt, ogólnie świata, to może być to troszeczkę trudne, żeby kupić takiej osobie trafny prezent. Więc wpadłam na świetny pomysł, żeby nagrać dla Was film, w którym pokażę Wam moje propozycje na prezenty dla osób, które właśnie dbają o środowisko, które są wege, które nie korzystają z żadnych produktów odzwierzęcych, nie noszą futer, skóry i tak dalej. Dobra, więc pierwszym prezentem, sorry, nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała, ale pierwszym prezentem, który Wam polecam, wegańskim prezentem, jest moja książka. Wegańskie słodycze. Bardzo Wam polecam moją książkę. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to koniecznie nadróbcie zaległości, ponieważ znajdują się w niej wszystkie przepisy na znane i popularne słodycze. Pracowałam nad moją książką przez półtorej roku i była to masa ciężkiej pracy. I tutaj ta książka nie jest tylko i wyłącznie dedykowana dla osób na diecie wegańskiej lub wegetariańskiej, roślinnej i tak dalej, ale zamysł był taki, żeby ta książka była po prostu piękna. Żeby ona zainteresowała również po prostu osoby, które doceniają estetykę, minimalizm i artyzm. I nie boję się powiedzieć tego słowa artyzm, ponieważ jeśli zobaczycie zdjęcia, to no, nie będę musiała Was przekonywać, że są one troszkę odjechane. Tak, więc polecam Wam moją książkę. To jest pierwszy prezent, który Wam polecam. Wybaczcie za polokowanie produktu, no ale wiecie. Napracowałam się, więc... No. Prezent numer 2 i prezent numer 3 to są bardzo fajne prezenty takiego codziennego użytku. Mowa tu o takiej przepięknej nerce oraz torbie sportowej. Nerka jest to bardzo przydatna rzecz, ponieważ często mamy ochotę na przykład tylko i wyłącznie iść do sklepu albo po prostu gdzieś na szybko wyskoczyć i nie chcemy koniecznie brać dużej torby. To zazwyczaj tyczy się po prostu dla kobiet. Jak wiadomo, kobieca torebka potrafi pomieścić wszystko, co oznacza, że potrafi być również ciężka, okropnie ciężka. Więc jeśli będziemy mieć taką nerkę, z pewnością zabierzemy ze sobą tylko potrzebne rzeczy, czytaj portfel, czytaj telefon i klucze do domu. Więc ja bardzo często używam takich nerek. Ta nerka jest całkowicie wegańska. Jest to nerka od Louis, od Luizy. Pozdrawiam Cię, Luiza, bardzo serdecznie. Luiza szyje naprawdę przepiękne rzeczy. Wszystkie te jej produkty, zarówno nerki, torby, worki i tego typu sprawy, są wegańskie. To oznacza, że nie ma tam żadnych elementów skórzanych, żadnych elementów z futra, więc jest to produkt, można powiedzieć, wegański. Wiem, że wiele osób w ogóle się zastanowi, wegańska torba, ha, 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 ale naprawdę
bywa to dość trudne, ponieważ takie rzeczy jak torby, portfele, no bardzo ciężko je skupić, żeby one nie miały żadnych wstawek skórzanych i tak dalej. Więc jeśli ktoś naprawdę dba o takie etyczne zakupy, to z pewnością doceni taki prezent, jakim jest nerka. Polecam również torbę sportową. W dobie dzisiejszych czasów no, jest to normalne, że dbamy o nasze zdrowie. No, wydaje mi się, że większość młodych ludzi, przynajmniej tych, które ja znam, uprawiają jakiś sport rekreacyjnie lub trochę bardziej zaawansowanie, albo chodzą na siłownię, albo na jogę, albo uprawiają jogging, biegi, wiadomo. I muszę przyznać, że zazwyczaj torby sportowe są po prostu paskudne. W takim sensie, że wychodząc z torbą sportową, taką typową sportową, mam taką torbę Adidasa i często po prostu czuję się, jakbym była jakimś, no nie wiem, no nie chcę użyć brzydkich słów, ale czuję się penersko. Czuję się jakaś penera. Jeszcze mam jakieś leginsy i sportowe buty i taką torbę Adidasa, to czuję się jak taka penera. A z taką ładną torbą sportową czuję się całkiem szykownie i z klasą. I taka torba to nie tylko właśnie na sport, nie tylko na siłownię, na jogę czy na jakieś zajęcia sportowe, ale również w życiu codziennym. Naprawdę te rzeczy, zarówno nerka i torba sportowa, to są rzeczy, które ja mam i naprawdę bardzo je polecam. Ta torba sportowa jest w ogóle wybitnie lekka, więc no, nie nosicie tutaj tony materiału bez sensu i z pewnością wszystko, co ważne, się zmieści. Luiza ma też w swoim asortymencie wiele różnych rzeczy, na przykład ma też świetne takie pokrowce do maty do jogi. One są naprawdę super, więc jeśli lubicie jogę i ją uskuteczniacie, no to z pewnością się nimi zainteresujcie. Jeśli już mówimy tutaj o sporcie, to nie mogę nie polecić koszulek sportowych. Mam tutaj kilka koszulek sportowych, które pragnę Wam pokazać. Są one od Punk Parrot. Są naprawdę świetne i jak wiecie, ja no, uprawiam dość dużo sportu. Kiedyś dość intensywnie trenowałam triatlon, teraz już trochę mniej, ale nadal biegam i nie jest mi straszny maraton. Bardzo lubię ten dystans, więc naprawdę jestem za pan brat ze sportem i ogólnie z bieganiem. I wydaje mi się, że jest zbyt wiele nadal stereotypów dotyczących zarówno sportu i weganizmu razem. Jest to bardzo smutne, ponieważ ciągle słyszę, że o Boże, weganie są tacy słabi, weganie są tacy chudzi i w ogóle nie mają na nic siły, w ogóle wyglądają jak chuderlaki, patyczaki i nie wiadomo co. Bardzo często zarówno dostaję takie komentarze, albo po prostu słyszę gdzieś jakieś takie opinie na ten temat. Totalnie bez sensu według mnie, no ale dobra, tak już jest. Więc zapewniam Was, że jeśli przebiegniecie na przykład półmaraton lub maraton w takiej koszulce z napisem Vegan Power, to po prostu wydaje mi się, że wszystkim opadnie szczena. I właśnie jeśli chcecie sprawić jakiemuś weganinowi jakąś koszulkę sportową, no to tutaj już wiecie, gdzie kupić taką koszulkę. Jest to, wydaje mi się, super opcja dla osób, które uprawiają dużo sportu, które chodzą na siłownię, biegają, uprawiają jogę i wydaje mi się, że fajnie jest się utożsamiać też z tym ruchem weganizmu. Oczywiście jeśli ktoś lubi, jeśli nie, no to wiadomo, nie kupujcie takiej koszulki, ale według mnie fajnie jest też pokazywać ludziom naokoło, podczas jakichś tam ćwiczeń, że hej, ludzie wege też mogą uprawiać sport i mogą to robić bardzo, bardzo dobrze i na wysokim poziomie. Więc ja bardzo polecam te koszulki. One są naprawdę z bardzo dobrego materiału jakościowo. Tą koszulkę ostatnio przetestowałam, tym samym zdała egzamin, więc ja ze swojej strony bardzo, bardzo polecam. Jest wiele wzorów, są również takie topy bez rękawków, więc od wyboru do koloru możecie sobie zerknąć na Punk Parrot i zobaczyć, co tam jeszcze jest ciekawego. Więc to jest super opcja dla jakiegoś sportowego maniaka. Ale spoko, jeśli osoba, której chcecie sprawić prezent, no nie uprawia sportu i za bardzo nie lubi się męczyć i tak dalej,
ale na przykład lubi pielęgnację ciała, to mam super pomysł na prezent. Są to kosmetyki od Natu Handmade. Głęboko wierzę, że doskonale znacie Natu Handmade. No naprawdę, ja uwielbiam kosmetyki dziewczyn. Gabi i Marta robią naprawdę cuda. Cuda i ja bardzo, bardzo polecam ich produkty. Moim takim hiciorem to jest mandarynkowe oczyszczenie, czyli taki olejek do makijażu. Zazwyczaj, kurczę, używałam jakichś takich płynów micelarnych i tak dalej, ale no nie, one podrażniały moje oczy i też nie były do końca takie naturalne. Tutaj ten olejek nie dość, że pięknie pachnie, to jeszcze naprawdę super oczyszcza naszą twarz, zostawiając ją taką bardzo nawilżoną, mięciutką, jest ekstra. Mam tu jeszcze różany hydrolat i jest to pięknie pachnąca mgiełka do twarzy, która bardzo nas orzeźwia i też przygotowuje naszą skórę na przykład nakładanie jakichś tam kosmetyków. Dziewczyny mają również w swoim asortymencie takie po prostu zestawy prezentowe teraz na święta i w tym jednym z nich znajduje się mydełko, sól do kąpieli oraz peeling kokos wanilia. Peeling do ciała jest, on pachnie tak niesamowicie, że naprawdę radzę Wam zainwestować w to cudo, ponieważ w ogóle no jest bez porównania do takich sklepowych, drogeryjnych kosmetyków i ja bardzo, bardzo mocno wierzę w działanie takich naturalnych rzeczy i sama też staram się, żeby no, wszystkie produkty, z których korzystam, były naturalne, wegańskie i tak dalej, więc zajrzyjcie po prostu na stronę i zobaczcie, co Wam odpowiada. Więc jeśli osoba, której chcecie sprawić prezent, lubi pielęgnację ciała, naturalną pielęgnację ciała, lubi takie nowinki kosmetyczne, to Natu Handmade to jest prezent dla tej osoby. I zapomniałam jeszcze, że mam taką szczoteczkę przepiękną, która się bardzo ładnie prezentuje, drewnianą, z taką tutaj opaską, pardon? I nazywa się ona Idzie Gładko. Mega dziewczyny, mega. Mam jeszcze jeden prezent, który chciałabym Wam pokazać i jest to Bug Drip. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, jest to dość takie nowe na naszym rynku. I jeśli chcecie sprawić prezent jakiemuś kawuszowi, który lubi pić kawę speciality, to jest to super, super rozwiązanie. Bug Drip to są takie saszetki, które pozwalają Wam wypić najlepszą kawę speciality w obojętnie jakich warunkach. Możecie dzięki tym saszetkom zrobić ją praktycznie na biwaku, pod namiotem, w plenerze lub w miejscu, gdzie po prostu zazwyczaj nie byłoby to normalnie możliwe. Wstawię tutaj zaraz klip, który pokazuje, jak zaparzyć taką kawę. Więc w takim zestawie prezentowym, przykładowym, znajdują się właśnie saszetki z tą kawą i piękny kubeczek. Tutaj jest napisane Bug Drip, a z drugiej strony jest napisane Whenever you need a good coffee, czyli po prostu kiedykolwiek zapragniesz dobrej kawy. Jeśli ktoś jest naprawdę fanem kawy z dripa, jeśli ma na przykład w domu Chemex i lubi kawę przelewową, to jest to naprawdę super, super, super opcja. Zajrzyjcie na stronie, można kupić różne rodzaje tych kaw i na pewno dla każdego się coś dobrego znajdzie. Muszę przyznać, że Bug Drip to jest biznes w mojej rodzinie, więc tym bardziej polecam i wspieram. Więc dobra, to wszystko na dzisiaj. To są te prezenty, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, które polecam z całego serca. Mam jeszcze trochę prezentów, ale postanowiłam zrobić dwa filmy, po prostu dwie części, żeby Was nie zanudzać, ponieważ ten będzie bardzo, bardzo długi i wydaje mi się, że zbyt długi czas tego filmu może odstraszyć pewne osoby przed obejrzeniem tego materiału, a bardzo chciałabym, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło, ponieważ szczerze wiem, że wiele osób się zmaga z prezentami dla na przykład wegan lub po prostu dla osób, które podążają za ruchem ekologii i zero waste i etycznych zakupów i nie chcą wspierać dużych koncernów. Więc tutaj właśnie jutro pojawi się druga część tego filmu i pokażę Wam kolejne pomysły na prezenty.
Mam nadzieję, że moje pomysły się Wam spodobały. Wszystkie linki do sklepów, w których możecie zakupić te wcześniej pokazane prezenty, znajdują się w opisie pod tym filmem, więc zerknijcie tam. Jeśli Was coś zainteresuje, to no, pospieszcie się, bo do świąt nie zostało zbyt dużo czasu. Więc ja z całego serca Wam polecam te propozycje i mam nadzieję, że zakupy świąteczne dzięki temu będą trochę łatwiejsze. No, ja sama dostałam wiele pytań, co w ogóle kupić dla weganki, co w ogóle kupić dla weganina, w ogóle, no jak, co kupić? Więc już teraz wiecie, co kupić. Dobra, to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia jutro w części numer 2. Aha, i mam jeszcze dla Was pytanie i chciałabym uzyskać odpowiedź w komentarzach od Was. Chciałabym, żebyście mi wypisali, o jakich prezentach Wy marzycie. Prezenty, które równocześnie nie ingerują zbyt bardzo w nasze środowisko, w nasze otoczenie. No i jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze typy i o czym Wy tak na dobrą sprawę marzycie. Jestem przekonana, że rozbudowana sekcja komentarzy i sporo Waszych komentarzy również pomoże osobom, które będą je czytały, podjąć jakąś decyzję, jeśli chodzi o jakieś inne prezenty niż te, które ja zaproponowałam. Więc dobra, już koniec tego gadania, Karolina. Do zobaczenia jutro. Pa, pa!